No hej, witajcie na kanale EVRepair, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak montujemy kick sensor w Tesla Model S. Andrew będzie rozbebeszał pół samochodu tylko po to, żeby właśnie zrobić coś takiego, żebyście mogli przy pomocy buta otwierać i zamykać tylną klapę. Także oglądajcie. Tak jak widzieliście, montaż kicksensora, czy też innych urządzeń firmy Hansol, to nie jest taka bułka z masłem. Teoretycznie wydaje mi się, że każdy mógłby to zrobić, natomiast jest sporo pracy, więc polecamy jednak mimo wszystko nasze usługi, a jeżeli nie, no to też polecamy do zakupów, bo produkty firmy Hansol niedługo będą w naszej ofercie. Już mamy zresztą pierwszą dostawę, także przed świętami się niestety prawdopodobnie nie wyrobimy, ale już po świętach czy tam po nowym roku zapraszamy. Tak więc cóż mogę więcej powiedzieć? Dziękujemy za oglądanie. Łapka w górę, subskrybujcie, no i oglądajcie.